A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. I skończyliśmy tutaj. Wow. A co to za fajne efekty? No i nic nie mogę powiedzieć, tylko że idziemy dalej. To jest jakiś mościk. Więc chodźmy. No nie. Nie, nie, serio, znowu będę. Oh shit. To nie wygląda dobrze. To bardzo nie wygląda dobrze. To bardzo, bardzo nie wygląda dobrze. Nope. Żadnych pochopnych ruchów. Lecimy po prostu. Dobra. Jelo! Łowisko. To jest taki trochę prawie labirynt, że... Oh my god! O nie, ja muszę tu znaleźć wyjście. Ała. Okej. Okay. Ja muszę po prostu uważać i się nie dać. Okej, okay, to było już szczęście. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Coraz częściej ona to robi. Let me go. Okej. Okej. Katemet. Yes! Okej, teraz kolejne pomieszczenie. Dobra. Ha! Nie, hehe! O w mordę. Fuck! Co? Nic? O nie. O nie! O nie! O nie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Holy shit. Nie. 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 Brzmi jakby coś stąd... Jakby to przyszło stąd. O! Spadłeś. Czyż nie? Czy jesteś cały? No dobra. Wstawaj. Pixel, ha? To fajne imię. Dzięki! Moje imię to... I nie mamy imienia. Naszego wybawcy. LOL! Mogę iść pod wodę. Znaczy tak jakby pod wodę. Wodospad. Więc chodźmy po prostu po tych kładkach. Żeby nie zmoczyć ubrania zbytnio. Wait, what? Co ja zrobiłem? Coś się chyba nie nie zupdate'owało i dlatego mógłbym chodzić po wodzie? Śmieci. Jest tu parę, które rozpoznajesz. Kurde, mogłem już nie zajmować się tamtym glitchem. Wodospad, który tu widzisz, wygląda na to, że spływa z sufitu. Okazjonalnie przepłynie przez niego parę śmieci. I spadnie do nieskończonej... bezdennej abyssi, poniżej nie jest abyssi. Oglądanie nieskończonego cyklu nic nie wartych śmieci napełnia cię determinacją. Dobra, idziemy dalej. Łoweł!
Kładziesz swoją rękę na zardzewiałym rowerze. To miał być desperacki dźwięk? No nie, no dobra. A cóż, to wygląda jak komputer. Ha! Środek jest pusty. A co to? Lodówka. Cooler. Nie, to jest cooler. W środku są parę zamrożonych kosmicznych. Jakieś kosmiczne zamrożone jedzenie. Wziąłeś jedno? Tak. Wziąłeś jedzenie astronauta. To jest pudełko DVD na anime. Desperackie ślady tych pazurów zapełniają te rogi w krawędzie. Hej, Dumi. No dobra, nie chcę go uderzać, a więc chodzę, idę. Co za się dzieje? O mordę. Nope! Ha ha ha! Intimidated? Zbyt tchórzliwy, by walczyć ze mną, co? Jestem duchem, który żyje w środku... to nie jest mumia, tylko... w środku manekinu! Mój kuzyn również kiedyś mieszkał w środku manekinu. Do czasu, aż ty nie przyszedłeś! Kiedy ty przyszedłeś porozmawiać z nim, myślał, że wreszcie ma jakąś miłą konwersację. Ale rzeczy, które powiedziałeś, straszne, szokujące, niewyobrażalne. Wystraszył go ze środka jego manekinu. Nie wiem, dlaczego to jest w liczbie mnogiej, skoro ewidentnie powiedział, że jego kuzyn, może kuzynostwo. Człowieku! Wystraszę twoją duszę z twojego ciała. Creepy. Więc tak, nie możemy nic innego robić. Spróbowałeś porozmawiać z manekinem. Nie wygląda, żeby chciał konwersować. Nikt nie jest happy z tym. Głupek. Czy tylko mi to przypomina Snoopiego z filmów Pistaszki? Wy głupki, bo Dummies to jest jeszcze określenie głupka. Patrzcie, gdzie kierujecie swoje magiczne ataki. A dobra, czyli mamy kierować w niego jego ataki. Hej, ty! Zapomnij cokolwiek, co powiedziałem o magii. Wkurzony... manekin... co? Wygląda na zdenerwowanego. Dobra, jak na razie nic. Pokonam cię i zdobędę twoją duszę. A, więc to jest Skadence. No dobra. Użyję twojej duszy, by przejść przez barierę.
Okej. Dlaczego mój głos się nagrywa? Ale zrąbałem! 10. O kurde, no to dobra, przez 10 minut będę się mieli niestety szumy. Ja pierdzielę, zapomniałem z unboxingu. Ja pierdzielę. Fancy store? What the fuck is fancy store? Brzmi jak sklep z ciuchami. No, zakładam coś w tym stylu. Dobra, czyli ja go nie mogę nawet nawet. I wszystko, co będę chciał, będzie moje! Więc nawet nie muszę chyba do niego jego atakować. Dobra, to nie wiem, o co chodzi. Pewnie to jest jakiś pan znowu. Co? Tak, sądzę, że to dla mojego kuzyna pomści. No nie, serio, znowu to ominąłem. Dobra. Jaki był ich... Jak się nazywali? No błagam, choć jedno. Jest! Dobra. On nie chce z nami gadać, bo jest hamem. Oj tam, oj tam, oj tam. Okej. Okay. O, ho, 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 ho. Mam nadzieję, że to nie zmieni mojego... Mogę mu dać mercy? Spare. Głupcze, głupcze, głupcze. Chyba będę mu spare dawał cały czas. Może po prostu w pewnym momencie się uda. Głupcze, głupcze, głupcze. Uważamy na nich. Ło, ale żeś teraz serię dostał. Ej, ludzie! Holy shit. Głupcy, głupcy, głupcy! Pamiętacie, jak powiedziałem, by nie strzelać we mnie? Więc... strata! Jesteście zwolnieni! Zostaniecie wszyscy zastąpieni. A teraz zobaczysz moją prawdziwą moc! Położenie się na ludziach, którzy nie są śmieciami, co? Więc to jest weird, ale coś ma... roboty! Aha! Manekiny, roboty. Właściwie strzelać do coś w tym stylu. Dobra, o. Spróbujcie znowu. Holy. Holy heck moly! Dobra. Aha. Ej, przypominam mi to Raymana 3. Na Game Boy Advance. Jesteście okropni? Holy shit! Finałowy atak. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ło! Ło! Całą serię dostał. Nie ma mowy. Ci goście są jeszcze gorsi niż poprzedni. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Nie potrzebuję przyjaciół! O nie! Mam noże! Fajnie. Ja... Nie mam noży.
Ale to nic nie świadczy, nie. On nie szkodzi. Nie możesz mnie skrzywdzić, ja nie mogę ciebie. Będziesz tu zatrzymany, walcząc ze mną. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze! Co to jest? Wolę tego unikać. Deszcz z kwasu? O, zapomnij o tym. Lecę stąd! Zmywam się. Napsta blok? Tak! Przepraszam. Przeszkodziłem ci, czyż nie? Tak jak tutaj szybko przyszedłem, twój przyjaciel od razu poszedł. O nie. Wyglądaliście, jakbyście mieli dobrą zabawę. O nie. Tylko chciałem powiedzieć cześć. O nie. A więc... idę do domu chyba. Jak chcesz, to możesz pójść ze mną. Ale żadnej presji. Rozumiem, jeżeli jesteś zajęty. To okej. Zero pośpiechu. Po prostu pomyślałem, że zaoferuję. A wiesz co, pójdźmy za mną. Hej, mój dom jest na górze. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, albo... jeśli nie. Dobra, na wstabloku, ale jak na razie to ja sobie tutaj, Instant Tranquility, czujesz uspokajającą, powiedzmy, że bryzę. Jesteś napełniony determinacją. Powiedzmy, ludzie, że teraz sobie chyba zakończymy odcinek. Mieliśmy taką walkę sobie. Jakoś tak ostatnio nie mam ochoty na jakieś dłuższe odcinki, może w przyszłym tygodniu dopiero. A więc dzięki za oglądanie jak na razie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.